Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej cudownej serii Tapsz Paddle. Jest ze mną Teo jako Joanna Krupa. Jestem! Jest ze mną również, nie wiem jaka tam jurorka jeszcze była. Jakaś druga Joanna Krupa. Jakaś Sokołowska jako Ferno. Był jeszcze tam Dawid Woliński jako Sylwek. Hello. I tego czwartego nie pamiętam, mogę być nim ja. On z Stellaranka czy tam 5015. Co? O, to nie jest coś do pokolenia, on występował w 5015. Kojarzysz ten program dla dzieci? Nie. No właśnie, bo ty nie jesteś ten rocznik. Dobra, najważniejsze, że mamy tutaj dwie laseczki, Joannę Krupę i tą taką drugą. Ja chcę być Joanną Krupą 2, bo ja czasami imituję Joannę Krupę. Dobrze, dobrze, to mamy dwie Joanny Krupy. A ja w związku z 5015 czuję się staro. A ty też kojarzysz, znasz? O. Oczywiście, że tak. No widzisz, to... To jesteście starzy. Dlatego mi się tak dobrze dogaduje. No to Ferno, przybijmy sobie pion... A pana kojarzysz? Ale mnie się pytasz? No. Kochana, jestem starszy od ciebie. Ale tylko trochę, a może nie oglądałeś? Oglądałem. Ferno, może my się tu wyłączymy. A Kulfona i żabę Monikę, pamiętasz? Kulfon. Zapamiętacie, nie umiemy robić. Właśnie, a pamiętacie atomówki? Tak. Pamiętacie, ja już byłem za dużo. Właśnie, chciałem to powiedzieć też. Ej, co tam jeszcze? Bo, ale ja pamiętam na przykład Krecika. No, to tak, to chyba wy jesteście pokolenie Teletubbiesów, co nie? Czy nie? Znaczy, no powiedzmy. No, powiedzmy. Znaczy, to było, wiesz, bardzo młode dzieciństwo, nie? Którego się nie pamięta. Teletubbiesie mówią papa! Słuchaj, to na koniec zostawmy. Tak, zdecydowanie. Jakie tam były te Teletubbiesie? Pixie, jakiś Winky, coś tu nie, było? Dipsy, Po, Lala i Tinky Winky. A, Tinky Winky. Ja byłem dorosły. Ej, ale akurat cztery były, nie? No. No i my jesteśmy we czwórkę. No, to już wiemy, jak będę witać nas w kolejnym odcinku. No ja jestem najmłodsza chyba, to ja jestem Po. Dobra, słuchajcie, ja idę łowić. A. W tym odcinku. Tam były dwie dziewczynki i dwóch chłopczyków, to też się zgadza, bo Po i Lala to były dziewczynki, Dipsy i Tinky Winky to... Jak sobie ale to chyba jeden chłopczyk był, ten jeden chłopczyk chyba był z różową torebką, tak? Tak, to ty nerwana. Największa kontrowersja, jaka była w bajce dla dzieci, słuchajcie, że facet nosi torebkę. Tragedia. No. Słuchajcie, kupuję nam króweczki. Dwie osoby mogą nazwać krówki. Kto chce pierwszy nazwać krówkę? Hela. Hela? Hela. Dobrze. To druga będzie Konfacela. Konfacela? Tak. Nie wiem, czy ja to dobrze napiszę, słuchaj. Albo Kunegunda może być. Kunegunda mi się podoba. Dobrze. Approved, to dobra. Approved. Po ostatnim odcinku nasz English podniósł się o level. Życia. Krowy są! O, kurde. Hela jest super! Kunegunda też jest zarąbista. Im też trzeba dać jedzonko, nie? Tak, i brakuje mi 100 golda, żeby kupić im, żeby móc doić krówki, ale na razie i tak są za małe, żeby ja je doić. Ja chcę doić, będę za cycki łapać. Dobrze, to będziesz nosił wiaderko, tylko na razie na stanie nie jest. Wymiona, to będzie za ja chciałbym cię zapytać, kiedy będzie moja kuchnia? Będzie jak melony urosną i będzie nas stać. Będzie jak cycki urosną. Słuchajcie, ja mam propozycję taką. Najpierw wam pokażę jedno fajne miejsce. No, a właśnie pokaż. Coś się zadziało, jakiś earthquake czy coś takiego. Tak, tak, właśnie to wam chcę pokazać. Ziemi było? No było. Tak, tak. I jeszcze potem się rozdzielimy i kopalnie, ryby, drzewa i te sprawy. No ja teraz jestem już na rybach, nie? Aha, no to tobie pokażę, to oni będą wiedzieli kiedy indziej. Tak. Nie, ja też chcę, tak. To chodźcie do mnie tu na dół. Nie, no sam nie, chcę nie. Iść tam na dół. Sam idźmy, idziemy na górę, tam gdzie Robin mieszka. O Boże, nawet nie wiem o co. Sam se idź. Sam se idź. Brzmi jak jakaś chińska potrawa, sam se idź. W ogóle idziemy tak naokoło bardzo, ale my robimy wycieczkę. Tak. Babskie wyjście. No boys Ole. Allowed. Tak. Ten dźwięk jak chodzisz po trawie. Poszły tak. Se na menu. Chcą nas zamienić na lepszy model, słuchaj Sylwek. O. Ja nie wiem. Wolą jakiegoś Robina czy kogoś tam. Ileż można tą samą wędkę oglądać? Wiesz co, to zabolało.
A nie podoba się? Tego nie powiedziałam. Wiesz, bo zawsze możemy... Dobra, nie, może nie. Może nie, przez chwilę u mnie byłaś taka. A ty u mnie wyglądasz, jakbyś miała same spodenki. Co? Kto się tam rozebrał? Jakie luksusy! Co nie? O pięknie. Czy one są pijane, Sylwek? Bo tak się zastanawiam. Nie wiem, jakoś tak, to jest tajemniczo. One to chyba na kaju jakimś. Nie, jest nam równie dobrze, słuchaj. Pięknie, nie? O, patrz, tutaj może... Że one się bawią bez nas, to nie wiem, super. Ale te dźwięki mnie tam niepokoją, co się tam u nich dzieje. Strasznie mi się podoba nasze wyjście. No, musimy super. Częściej wychodzić. Czy one jakieś striptease oglądają, czy nie poproszę tego miejsca, słuchaj. Ja rzucam te ryby i idę tam do nich. Usłyszał Sylwek o striptease. O, jaki jump z tego! Nie mogę złapać ryby, no po prostu o, lata jak popieprzona. No, dokładnie, niektóre to takie są, takie adechadowce. No, no, nie wiem, idziemy w sobie dosłownie, szliśmy. A nie, to ja widzę dobrze, jakby teraz. No, mi się wyświetla. Chodźmy za rączkę. No, w końcu złapałem. No, ja też taką francę Pike. Mam. Czy... O, prawie. Ty nie wiem, za szybko chyba chodzę. No, nie mogę jej złowić. No. Nie wiem. Ja się chyba z półtorej minuty bawiłem. I to zwykły pajk, no. No ja też miałem zwykłego pajka. Jak to brzmi, bo zwykły pajk. Teraz mogę iść podlewać rośliny i rąbać drewno. A ja idę do kopalni się ubrudzić, po to się wykąpałam, żeby się O kurczę. O Boże, ale fajna miejscówka. Co nie? Fajne, mi się też bardzo podoba. A i tutaj czasami przejeżdża pociąg. I można z niego łapać rzeczy, jak z niego wylatują. Ej, nie było takie... A nie, Rainbow... Tu, no dobra, okej. Okay. No, była, okej. Okay. Czasami tu przejeżdża i z niego rzeczy wylatują. Tak, on się tam przydaje do czegoś kiedyś tam. Nie da się w nim pogrzebać. Boż. Ja ciągle muszę grzebać w tych wszystkich śmieciach, bo pamiętajcie, że ja chcę czapkę w postaci kosza na śmieci. Mhm. Taki najnowszy krzyk mody, rozumiem? Tak, dokładnie. O Jezu, jaka wariatka. Kuma 2, ja to rozumiem. Nie, mogę. Tego się w ogóle złapać nie dało, więc pozdro. Ci tam narzekają na ryby, my z ciało zrelaksowane. Nie, ja stąd idę, bo tu już wali za bardzo śledziem. To chodź na Torgus do mnie do kopalni. Bo jest ale bardzo dobre jest, szczęście dzisiaj. Ale to jest kawał drogi. A tam będziemy do nocy siedzieć. Ja mam pół energii. No, a co z tym moim zadaniem tak w ogóle? Jakim zadaniem? Mam teraz, ty pytałaś się o tą kopalnię. A, sprawdziłaś skrzynkę? Mam reach the bottom of the mine. A, sprawdziłaś skrzynkę, czy masz jeszcze jakiegoś questa? No właśnie coś mi się tam dyndało, ale to przeklikałam. Ale to źle, że tobie coś dynda. Bo się zrelaksowało, to dynda, no. A jakiś jeszcze quest masz? Że zabij ileś tam slajmów? Nie, właśnie nie mam. Pokażcie mi tą miejscówkę, bo nie wyrobię zaraz. Pokażcie, gdzie ona jest. Gdzie mam iść? Jak jest domek Robin. A gdzie jest domek Robin? To nad domkiem Robin. No domek Robin to jest tam, gdzie jest kopalnia. To jest ten jeden dom. Domek Robin? Co? Znalazłam śliczny kwiatuszek. A jak się nazywa ten domek? No domek Robin. Home of Robin, dobra, widzę. Odkrywcze to było. Tak. Bardzo, nie? Jak się nazywa domek Robin? Home of Robin. Tak. Tak samo jak się nazywa muzeum. Muzeum. Nie mogę z wami w to grać. Tylko się śmieją z nas Sylwek, ja nie wiem. No. To co robimy? O, tu jest zjeżdżalnia. Sylwek, jarają cię zjeżdżalnie. Przecież to ja powiedziałem. Driftwood? Nie, co to był za pocisk? Proces? Ta zniewaga krwi wymaga, żeby mnie pomylić z Sylwkiem. Ojej. A to jakaś obraza? Jezu, Torgus, co tu wyszło? No właśnie, nie wiem, co tu wyszło z tego. Uwielbiam was. Co tu się dzisiaj dzieje, ej, słuchajcie. To jest jakiś teleskop. Dobra, idę po schodkach za dom Robin, tak? Tak, tam są schodki takie do góry. I jeszcze do góry, dobra, idę. Yes, it sounds beautiful. Czy ty mnie możesz puścić? No ale tu jest tylko stacja taka. No, po lewej masz dom, budynek. No jest, ale co w nim jest fajnego? No wejdź do środka, to zobaczysz. Aha, mam wejść do środka.
I nie, przejść... pobiegałyśmy sobie wokół muru i tak nas, no, wiesz... I tak zrobiło nam się dobrze, no. Wow, ale... Ozozą diament. Wow, ale dlaczego, gdzie mam się tu rozebrać? Ale... No, przejdź dalej, zobaczysz. Ciekawe. Boże, jak wskoczył na to. Dobra, tu jest siłka. A tu? Mogę tu wejść? Tak! O Boże, czemu ja mam szare, powyciągane majciochy? Myślę, miałyśmy czarny strój. No. Czarne bikini. Wow, jakiś to! Sylwek, musisz tu przyjść. Gdzie w ogóle jesteście? Znaczy, my jesteśmy w różnych miejscach. Torgus nadrabia. Tak. A ty jesteś w kopalni, tak? No, ja jestem w kopalni. Wow. Ale Torgus. Nie, ja jestem, Torgus, słuchaj. Jest tam, gdzie pokazałam Teo. Tak, jestem na jakimś basenie, saunie, siłowni, wszystko w jednym. Ale jakoś nie wyświetla mi się to. No, bo to jest ukryte miejsce, to jest tajne. Aha. Dobra. A to pokaż mi, gdzie to jest. Wracam. Nad domkiem, no, Robin, słuchaj. Domkiem House Robin, of Robin. Który się nazywa House of Robin. Ej, ale jaką ja mam, jaki ja mam hot ass. Wiesz, co? Ale naprawdę. O Jezu. Słuchajcie, doszłam do 80 poziomu kopalni i jest skrzyneczka na nim. Idę. Ja jutro pójdę do kopalni. Przyjdę na gotowe, okay, bo jestem blisko tej kopalni, więc spoko. Nowe buciki mamy. O, to tamte się sprzeda. No ja właśnie idę sprzedać moje. Teo nie, sprzedawała nie w ostatnim odcinku chyba, nie? Ja jeszcze, nie sprzedałam. Ja jeszcze nie zdążyła sprzedać już nowe. Tych butów. Już nie sprzedane, słuchaj. Zamknięte. Ej, a tam w ogóle jest jakiś namiot, to tam mieszka ten staruch? Ten Linus cały. Ej, no chyba ci ktoś tu coś ode mnie chce ze skrzynki. Ja no nie wiem, który mój dom jest. Mam dużo różnych listów. Ale ty masz problem, jak nie wiesz nawet, który twój dom tam jest. Accept quest. Coś tu przyszło. Dobra, to idę tam do House of Rubin. Ja też chcę zobaczyć. Ale żebyś zdążył wrócić. Dobra, zakładam te nowe buty. 10 slime'ów trzeba zabić. O, no to masz. Find and return Mayor's Levy's purple shorts. Musimy Gacie oddać. To jest najlepszy quest ever. Ej, ale fajnie, bo teraz nas te potwory będą mniej biły. No. Ja mam pytanie, czekaj, no mów, ja sobie. A będą już jakieś zbroje oprócz jakby butków? W sensie jakieś koszulki, nie, lepsze coś? Nie, to możecie tylko sobie zmienić dla wyglądu, bo butki tutaj służą głównie jako to... Jako armor jakby, tak? Tak, tak. Znalazłam diamenta, tego sprzedam. Ciemno jest. Ja mam pytanie, gdzie Jody można znaleźć? Jody mieszka w domku... pierwszy Willow Lane. Jest akcent. Home of Jody Kentinson. To jest po lewej w mieście, na dole. Po lewej w mieście. Willow Lane. Okej. Okay. O, widzę. Ten niebieski. Mm-hmm. Bo mam jej zanieść kalafiora. Mam takie zadanie, więc chcę jej to zranić. No. A ty, Sylwek, byłeś na tym basenie? Każdy nie, jeszcze nie. Aha, nie zdążyłeś tam dotrzeć. Nie. A, już 12, dobra. Słuchajcie, patrz to, co znalazłam, co mi wyleciało z potworka. Katanka. Zostawiam mój stary młotek, jakby ktoś chciał, w skrzynce różowej. No to ja nie potrzebuję, bo ja mam ten sztylecik, on jest dobry. No to albo ty, albo Sylwek, zależy, który z was będzie częściej chodzić do kopalni z nami. Ja te stare buty muszę sprzedać jutro. A ja tu mam takie kwiatki, sweet pea. A to nie do zielonej, bo to już jest lato, pamiętaj. W zielonej jest lato? Nie, nie, że lato jest żółte, ale chodzi o to, że już jest lato i kwiatki nowe dajemy do letniej, nie? Aha, okej. Okay. Dobra, ja idę spać. No, ja już jestem. A mogę na tym jabłuszku się położyć? Idę. Skandal. Poszli spać. Tak. O, no, level 4 fishing. A ja mam foraging. Też level 4. Ile za ryby, no proszę. No, no proszę. I mój diament, mój diament. Moje ryby. Pięknie. No słuchajcie, zarobiliśmy. No, no ładnie, ładnie. A jeszcze nic nie wyrosło z pola, więc to wszystko są zarobki takie, no, naokoła, nie? Sztos. No, więc Torgus, będziesz miał kuchnię, jak wyrośnie pole. Cudownie. Nie mogę się doczekać. Ja będę w tej kuchni przesiadywał całe dnie, całe noce. Tylko jeszcze... O, dzisiaj jest brak szczęścia, jak coś. Tylko jeszcze jest nam... Teo zabrała telewizor. Jeszcze Teo, zostaw mój telewizor. Ja muszę gdzie mieć oglądać niemieckie kanały. Dobrze.
Jak ktoś chce, to można zanieść Spiceberry do Community Center chyba, nie? Ja bym chciał jakiś kolejny festiwal, kiedy będzie? To możesz zobaczyć na kalendarzu. No pójdę, zaraz będę sprzedawać te buty, nie? A ja pójdę do Robina, ja zobaczę, o co chodzi. To jest... no... Do Robina? To jest Robin. No do... Ona. No do Robinki. Ona. No. Robinki. Do Robin, to się nie odmienia. Do Robinki. No już nie do Robinki. Chociaż kto ją tam wie. W ogóle podoba mi się, że nasze kurczaki są białe i ten jeden ziutek, który jest brązowy. Ej, a gdzie te krówki? Bo ja nie widziałem tego. No w stodole, po lewej od kurnika. W krówkowni? Po lewej od kurnika masz stodołę, to idź i pogłaskaj od razu. Nie umiem przejść, no, tu jest idę pogłaskać. Przejście. No to ja też, chcę zobaczyć tą krowę. Tu? Mamy dwie. Nie, po lewej kurnik. Od kurnika. Bo... Tu jest krownia. To wygląda jak warsztat samochodowy. O, jakie dwie! One no. Fajne. O, może a która to jest Kunegunda? Nie. Hela, ja mam Helę. Kunegunda to jest ta... O, fajna. Fajna fotka. Wiśta bio. Co? O Boże! Co? One month, a ona ma tylko jeden miesiąc, jeszcze baby jest. Tak, one urosną. A, musi... Ja pójdę po wiadro, słuchajcie, bo potem trzeba będzie je doić. Hela looks really happy today. Potrzebujemy więcej drewna. Ja biegnę budki sprzedać i zobaczę, kiedy będzie festiwal jakiś. No ja pozbieram drewno. Ja ogarnęłam, gdzie to jest? Bo mogę to sprzedać, rozumiem, tu obok tej tablicy ogłoszeń, nie? No tak, budki i tak dobra. Dalej, tak. Ja idę do Robinki w takim razie. Ej, bo kawę. Jak ja przechodzę z miejsca na miejsce, to mi na pół mapy mnie przesuwa. Co? No... jak... A, no bo to jest tak, wiesz, to nie jest tak równo, ale czego ty szukasz? Do tego domku niebieskiego. No to on jest na dole po lewej. No, tylko że jak ja tu jestem, to nie jest ten domek, bo jest napisane, że jest zamknięty, bo on jest od 9 otwarty. No bo jest otwarty od 9 każdy domek. A. A to łobuzy. No wiesz, no nie puszczą cię o 7, obcy ludzie oni jeszcze sobie jedzą, albo śpią, no wiesz. Ej, nie wiem jak się to sprzedaje. No bo, ale to ty jesteś, tam jest zamknięte to miejsce, ty jesteś w community center? No czy jestem nie, tam obok tablicy ogłoszeń, powiedziałeś, ale... że można tu sprzedać. A nie, to myślałam, że chodzi ci o inną tablicę, bo sprzedać można tylko tam koło kopalni. Aha, a jest jeszcze zadanie, a poczekajcie. Nie, będzie jakiś luau. Tak, do tego potrzebujemy bardzo dobrych składników, dobrej jakości. To będzie festiwal, ale to za tydzień cały, jakby, tak. Dopiero. To potrzebujemy mieć ze złotą gwiazdką rzeczy jakieś bardzo dobre. Okej, okay. Jeszcze mam jedno pytanie, czy mamy jakiś z kopalni koper ore? Mamy, a po co? Na questa. Tylko wiesz co, on będzie trudny, bo musisz jakby podnieść tego koper ora, musisz go zebrać. Aha, a nie mogę ze skrzynki już po prostu, tak? Może kiedyś działało wysprycenie się, ale nie wiem czy jeszcze działa, wiesz? No dobra, bo... nie, to nie ryzykujmy może, nie? No. To ja pójdę do tego sklepu obok kopalni. Dobrze, ja kupuję wiaderko i dokupię nam nasionków. A, ja powinnam iść do tej, do kopalni, bo powinnam tam z tymi slajmami się pobić. Tak. Dobra. Ale no i skrzynkę poziomu. Sobie też odbierz, nie? To a ja jestem koło tego domu, Robin, i co tam jest, co tam się dzieje? Za domem, Robin, jesteś, za domem, tak? Na górę jest. Na górę tam, Sylwek. No, dobra, pójdę z tobą. I co, na lewo czy na prawo? Nie, do góry jeszcze, wyżej, do góry. Do góry, do góry. Cały czas do góry, to masz schody takie, nie? No dobra, to prowadź. No i tu w lewo. W lewo. A, wchodzisz. Właśnie tu jest. No ja na prawo, ty idziesz na lewo, nie? No tak, woman, tak? Tak, właśnie. Ale dobra. Ale nie dałeś się nabrać. You can go in there. Nie mogę tam wejść. A, nie możesz, widzisz. Nie może być Conchitą Wurst. Teraz tu. I tu wejdź tak po środku tam, no. O matko. I w dół. W dół cały czas w dół. Zarośniętą klatę, wow. Co? Właśnie blady jak... Nie wiem, dobra, idź. Ale w dół, idź tam dalej. Tak, do końca, przejdź do następnego pomieszczenia. A, tu sauna jest. I tam możesz wejść do tej wody i popływać, nie? No. Ej, ale ty masz fajniejsze gacie, bo niebieskie. Myśmy z tobą miały dokładnie ten sam strój. No. Ja mam szare, na przykład, fuj. A, fajnie. A jaki masz Sylwek? No niebieski, mówię. Niebieski. Aha. On ma super, bo ja mój ulubiony kolor to niebieski. O.
Nie no mogę sprzedać. Zamienimy się, daj swoje, dam ci swoje. Fuu, takie znoszone. Ty poradziłaś sobie już tam, co miałaś? Obrzydliwa. Wiesz co, no jestem w tej kopalni. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, gdzie sprzedać. I szukam drabiny, bo zeszłam jedną drabinę niżej, słuchajcie, i nie ma dziury z drabiną następnej. No bo to musisz sama znaleźć. Sama musisz kopać kamienie. Aha, no ale z pierwszego poziomu przecież myśmy tu byli. No dobrze, ale możesz tylko do wind się, wiesz, przenosić, czyli do co piąty poziom. No tak, ale to jak wejdziesz na pierwszy... Resetuje się. Teo, resetuje się. Aha. Za każdym razem kopalnia się resetuje. Nie wiem, gdzie mam sprzedać te buty. Co sprzedać? Buty. No, po prawej od kopalni masz przecież. Po prawej? Aha, jestem po lewej od kopalni, spoko. Byłem w domu Robin, nie? To pomogłabyś mi z drzewem, jak wrócisz? W sensie z drewnem? Tak, jasne. Dzięki. No tu to się robi, Boziu. Bo ja tutaj teraz sadzę kolejne nasionka nam. Zrobiłem kaskę. Brawo. Poczekaj, czy tu można złowić rybę? Właśnie, ja też tu połowię może trochę. O, to jakieś tory są. No. No, jest tam taka stacja. Gdzie będziemy jechać, słuchajcie? Tym ciepłongiem. To Chorzowa. Okej. Okay. Czemu akurat ta? Nie wiem, tak jakoś mi... Do mnie! O, no właśnie, do Teo. Do mnie w odwiedzinki. No jako jedyny Teo chyba widziałem na żywo, słuchaj. Nie. Nie? Nie. Co? Myślałem, że będę taki wyjątkowy. Byliśmy na super wycieczce. Zarąbistej wycieczce w zamku. Nie polecam. Okej. W zamku byliście? Byłyście. Mosznej. Mosznej? Tak. No, to co, nie podobało się wam tam? Nie wiesz, co tam się... Wszystko było zamknięte. Aha. Powiem wam tak, jakby... Ja pamiętam tą wycieczkę sprzed X lat. Mhm. To było co oglądać. Mhm. Ale tym razem już nie. Wszystko zamknęli. Po prostu myśmy 15 czy tam 10 minut, nie? To już tak. Przeszli. Masakra. Chyba 3 dychy za wejście czy coś, czy 25 no złotych, jakoś nie? Tak, no. No, masakra. To kiedyś się spotkamy i pójdziemy do Escape Roomu, słuchajcie. Ja chętnie, tylko byleby nie jakiegoś hardkorowego, bo... No, ale ja nigdy nie byłem, nie? Ja byłem raz. Nie, nigdy. Ja grałem tylko w takie, wiecie, planszówkowe Escape Roomy, powiedzmy. U nas w Katowicach jest dużo Escape Roomów. No, ale nigdy nie byłem. No to... Zaopiekujemy się tobą. Okej. Okay. Escape roomy są spoko, ale jednorazowa akcja, nie? No, tak. Są też takie tematyczne, może jest jakiś Tomb Raidera, kurde, kto to wie? No, z Tomb Raidera pewnie nie, aczkolwiek takie bardziej przygodowe, takie jakieś Indiana Jones, to spoko. Ja miałam, chyba byłam w Indiana Jones akurat. O, to super, lubię takie. No, są. Chociaż fajna słyszałem, sprawa. Że są też takie horrorowe, nie? I... Chyba nie dla mnie. No, to chyba też nie dla mnie. Jak mi koleżanka na przykład opowiada, że normalnie trzeba było na przykład, oczy zawiązywać, albo na przykład jakby spinać się z innym członkiem. Z Moriarty się nazywało. Tam chyba w Moriartym było tak. Aha, że normalnie kajdanki na przykład zakładano, nie? Dwóm osobom i one tak musiały chodzić, nie? Tak, spięte tak. Ze sobą. No. Albo, że trzeba było jakieś, nie wiem, że zdjąć buty po jakimś takim dziwnym podłożu chodzić, a na sam koniec jakiś pająk niby wyskakiwał czy coś, a moja koleżanka na przykład się bała pająk, jak to wyskoczyło, to po prostu myślę, że zemdleje tam. Więc to mówię, to zależy co kto lubi, nie? No, myślę, że my byśmy poszli na coś pokojowego. Tak. Ale jakiś science fiction coś też może być. Tak, ja uwielbiam. No ja też lubię. Ale mamy plany w Stardew Valley, słuchajcie. No, słuchajcie, musimy się... Nagramy dla was potem vloga z tego. Tak? A w sumie można zrobić, co tam? Można. Wejście i wyjście. Tak, bo chyba nie wiem, czy można nagrywać. Nie, chyba nie można. No. Weźmy tak właśnie nagramy wejście. Słuchajcie, albo naszą podróż. Słuchajcie, nie możemy się doczekać, idziemy do Escape Rooma, potem wychodzimy. No to by było na tyle. Pa, pa. Teletubisie mówią pop. Ej, może jest to escape room o teletubisiach? Ty już
się widzę, co mi się nie wiem. No po prostu przypomniałem. No, przypomniałeś zdecydowanie. Ale bym się śmiał, idziemy do takiego dla dzieci o Teletubbiesiach, a to nas by przerosło, słuchajcie. Nie ukończylibyśmy. Tak. No słuchajcie, na następne ulepszenie to zbierałabym na siekierkę dla Teo jeszcze lepszą. Nie, moje te kuchnie. Ale mówię o ulepszeniu. Oj tam, ale to też jest ulepszenie domku. Oj, mówię o narzędziach. Dobra, zrobiłam zadanko. Aha, czyli dobrze pamiętam, że z domu na nie sprzedajemy? Tak, nie sprzedajemy, zostaje potrzebny nam. Okej, czyli mam ten, zebrałam, odkupiłam trochę swoje winy mięskie mrobali. O, to dobrze, bo pamiętajcie, nie sprzedajemy, z tego się robi przynęty. Mhm. No, to nie wiedziałam. Dobrze wiedzieć. Dobrze. Miałam wrażenie, że ja po tej mapie wiecznie chodzę dookoła i mogłabym dużo więcej na odcinku zrobić, gdyby nie to, że biegam dookoła. No, może coś w tym być, Teo, słuchaj. Potrzebne jest drewno. La, 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 la. Dobra, ostatnia rybka i idę. Znaczy wracam do was. Okej. Okay. A, ja mam wiadro, to ja ci dam torgus, jak przyjdziesz. Dobrze. Będziesz doił krowy. Perfekt. Dobrze. Dobra, idę stąd. Czas się stąd zmywać. Jeszcze zaraz mi jakiś kraken wyskoczy. No ja na was czekam pod domem. Albo torgus, dam ci wiadro do czarnej skrzynki. Dobrze. Chwilka. Łuf, łuf. Jezu, ja faktycznie też idę naokoło, jak Teo chyba. Zrobiłem taki slalom wokół domku jednego, bez sensu. Zamiast nie skręcić chodzimy. Od razu w lewo. Jeszcze dalej. Wróciłam do was. Nie, tu na dół. O Jezu, mucha mi tu lata. Czy już? No, serio. Denerwuje mnie. Nie dziwię się, muchy. Dobra, też już wracam, bo późno jest. Topaz, Earth Crystal, to sprzedajemy, slajmy. Nie, te rzeczy do skrzyneczki. A slajmy do tej na potworkowe, czyli ta obok czarnej, nie? Po prawej. O nie, śpiący jestem. Dobra, algi mi się wrzuciły do skrzynki, więc je sprzedam, walić. Hej. Hej. Tam tylko my tu jesteśmy? No już. Wiesz co robić, Torgus? No to słuchajcie, ten pierwszy domek jest zajęty, tam jest taka wywieszka na drzwiach, nie przeszkadzać. Dobra. Teo będzie żyć. O właśnie, chodź tam gdzieś indziej. Chodź. A możemy iść do mnie. Torgus, lepiej się wyciszmy. Możemy iść do mnie, słyszałaś to? Okej, dobra. A gdzie ty? Ale Teo, jaka chętna, możemy iść do mnie. Zapraszam. Nawet Sylwek nie musiał namawiać. O, super. No jak? No jak przytulnie. A co to jest? Ojej. Aha. Pierwszy raz. A, level up mam, level up nawet. Level up mam nawet. Co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, czy my kończymy teraz, czy jeszcze jeden dzień? Tak, już mam pół godziny. Alk nie sprzedawajcie też. No mówiłem, że mi się wrzuciło. A, no dobrze. Przepraszam, ale to tylko dwie sztuki. Dobrze, wybaczone. No. Dobrze, to co, kończymy? Tak. Kończymy. To słuchajcie, Teletubisie mówią pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.